Ludzkie szczątki w centrum Mysłowic natrafiono na nie podczas robót budowlanych w pobliżu Kościoła Mariackiego przy samym rynku. Teraz na miejscu trwają prace archeologiczne. Paweł Jędrusik. Groby tuż obok nowego torowiska, a na ich trop już 2 lata temu wpadła Katarzyna Sobota-Liwoch, archeolog i antropolog. Wówczas niedaleko tego miejsca odkryła pierwszy z grobów, w którym były szczątki kobiety i 2 dzieci. Teraz szczątków jest znacznie więcej, bo można już mówić o 12 pochowanych tu osobach. Odnalezione szczątki pochodzą najprawdopodobniej z XVI i XVII wieku. W tej chwili ujawniłam 11 obiektów, z czego wyróżniłam 5 grobów, czyli mówimy tutaj o jamie grobowej. One wręcz mają obrysy po drewnianych trumnach. Oczywiście trumny się nie zachowały, to jest drewno, które się właściwie sypie w palcach i to są tylko takie malutkie obrysiki, więc 5 takich jest. O dziwo, w większości tych grobów nie ma układu anatomicznego szczątków, co by potwierdzało poniekąd tą ekshumację. Natomiast 2 z odsłoniętych grobów to groby dzieci. Mowa o ekshumacji, bo taka według źródeł miała być tu przeprowadzona w latach 20. ubiegłego stulecia. Skąd wzięły się groby w ścisłym centrum Mysłowic? Kościół, który tu stoi, został ufundowany około 1300 roku, a od XIV wieku istniało tu cmentarzysko. Dopiero w XIX wieku zmieniono lokalizację widocznego dziś ogrodzenia kościoła. Prace archeologiczne potrwają tu łącznie około 2 tygodni. Procedura nakazuje nam przeprowadzić badania antropologiczne, polegające na tym, że analizuje się wiek, płeć, przebyte choroby, jakieś urazy, więc i dopiero potem one są albo, jak są wyjątkowe jakieś okazy, albo wyjątkowe schorzenia, to idą do muzeum, natomiast pozostałe szczątki zakopuje się, że tak powiem, zgodnie ze sztuką, żeby po prostu uszanować, że to były szczątki ludzkie. Na razie nie wiadomo, czy odkrycie archeologiczne wpłynie na termin oddania do użytku torowisk w Mysłowicach. Ten i tak jest już przesunięty, bo pierwsze tramwaje powinny ruszyć pod koniec wakacji. Zakończenie inwestycji i tak będzie troszeczkę opóźnione z uwagi na te prace, które działy się w ziemi, na przebudowę gazociągu. Także tutaj część ulicy Tomskiej i Szymanowskiego 15 lipca już będzie możliwie przejezd. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę ronda i ulicę Powstańców i Szymanowskiego, to tam termin zakończenia też jest przedłużony. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na połowę września.